Pani poseł Anna Paluch. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo. PO, Platforma Obywatelska, która tutaj z takim zapałem szturmuje mównicę, która nadwyręża głos, jakby nie zauważyła, że mikrofony są na tej sali i wszystko doskonale słychać. Chciałabym państwu odświeżyć pamięć. Otóż proszę państwa, a młode posłanki, które też tutaj z taką emfazą mówią o łamaniu demokracji, chciałabym zachęcić do lektury sprawozdania czy stenogramu obrad sejmowych z 8 października, kiedy to były wybierane te kandydatury, o które państwo tak wojujecie, czyli pana sędziego Hausera, Sitka, Sokali, Ślepzaka i Jakubeckiego. Otóż proszę państwa, jak nie, przeczytajcie sobie i sprawdźcie, ale ówczesny punkt porządku obrad poświęcony wyborowi obejmował tylko wystąpienia posła Grzeszczaka, który zgłosił Romana Hausera i Bronisława Sitka, posła Wenderlika, który zgłosił Andrzeja Sokala, posłankę Radziszewską, która zgłosiła sędziego Ślepzaka i Jakubeckiego i wystąpienie posła Kropiwnickiego, który przedstawił opinię komisji. Nie było debaty klubowej. Ani jeden przedstawiciel klubu nie zabrał głosu, a już nie mówimy o tym, żeby ktokolwiek z posłów mógł zadać pytanie. I to w takiej formule, jaką państwo wprowadziliście i z uporem godnym lepszej sprawy egzekwowaliście przez dwie poprzednie kadencje, że w imieniu klubu zabiera głos tylko jeden poseł, ma czas minutę na wygłoszenie swojej wypowiedzi i po minucie wyłącza mu się mikrofon. Proszę sobie przypomnieć, jest takie dobre, stare przysłowie. Nie pamięta wół, jak cielęciem był. I kwestia druga. Jak pytacie o afiliacjach politycznych, to posłowie Platformy Obywatelskiej, przypomnijcie sobie, kto kandydował z waszych list w 2005 roku. Czy nie był to przypadkiem niejaki Andrzej Rzepliński, profesor prawa? I jak wymachiwaliście tą konstytucją, to którą? Tą, którą złamaliście w czerwcu, czy tą, która obowiązuje dziś? Tyle. Proszę.